Dobra, i ci się uda? Ci się uda? Już za mną, drugi patrząc. Dawaj, da się uratować, da się, no. Poczekaj, jeszcze da się to uratować, czekaj. O, albo nie? No i o, patrz. Teraz już trzeba ręką chyba. Dla ciebie? Nie przyjemnie? Ale wcześniej mi się udało z pierwszej próby. Tak jest. Tak pięknie. Nie, nie do mnie, do Miłosza! Witam cię w tym nowym, pięknym dniu. Śniadanie zrobione, naleśniczki. Dzisiaj jedziemy, jedziemy na Awę. I Marcel mówi, zawsze jak jedziecie na Awę, to mamy naleśniki. Więc ja mówię, powinniśmy częściej jeździć. Wtedy byłyby częściej naleśniki, bo Marcel uwielbia naleśniki. Nagrywam tutaj w kuchni. Zawsze jak nagrywam w kuchni, to jejo. Nie wiem jak ty, możesz mi napisać szczerze, czy ta aranżacja to jest aranżacja, która jest miła dla oka? Bo dla mnie nie. Dlatego w tym roku, w 2020, muszę koniecznie zrobić kuchnię. Nie wiem, czy będę sam robić, czy też nie. Na razie, właśnie, zobaczmy, jak wygląda Marcela pokój. Czekaj, co ty robisz? Pasja zmywania, puszczę piosenek. Aha, będziesz zmywać. Jaką muzykę sobie zapodasz? Coś, co zawsze, nie wiem. Przygotowaliśmy też naleśniki do wyjazdu. A i w ogóle przy okazji, tutaj Kasia zbiera baterie, które później nam wyrzuca i dużo jest tych palącenika. Kiedyś, nie wiem, chyba ze 20 albo 40 sztuk było, takie blistry duże, wiesz, takie ze 20 sztuk, takie opakowanie, ale po prostu one się do niczego nie nadają. No są naprawdę bardzo, dla mnie, bardzo słabe, bardzo szybko baterie się kończą. I tak wygląda, no właśnie, tak prawie już skończone. Troszeczkę mi to zajęło i słuchaj, zobacz, w tym będzie złoty przycisk, bo generalnie tutaj ta część i tam taki trójkąt, zrobiłem konstrukcję, to widzisz, tu jest ta lampka też, na przykład będzie w innym kolorze świeciła, więc teraz sobie sprawdzam oświetlenie, jak poprowadzić, żeby, bo jak później to zabuduję, bo później to wszystko tutaj, to wszystko, to będzie zabudowane, o, oprócz tego, tu zabudowane, tutaj te. A, tu jest trójkąt. I tak będzie zabudowane, no nie? A w środku będzie właśnie złoty przycisk. Oj, przepraszam, że to bardzo pokazuję. Że będzie złoty przycisk. No i tutaj właśnie ta lampka. Teraz ona już się bateria wyładowała, ale wtedy też można fajny efekt zrobić. I wiesz, może to dziwnie wygląda, że nie jest od razu jakby szybko zrobione, ale po prostu nie mam doświadczenia. Czasami w ogóle też jest tak, w przypadku tej pracy, że robię coś. I się głowę zastanawiam, 5, 10, stoję przed tym 15 minut, sam sobie gadam do siebie, tu tak, tu może to, tak sobie wiesz, gadam, ale jakieś wpadają pomysły. Wydaje mi się, że jak to będzie zakończone, to będzie fajnie wyglądało, bo mówię, w ścianie nie będzie tak, bo dosyć łatwo jest zrobić coś wypukłego ze ściany, ale żeby w ścianie było zrobione, a jeszcze na przykład tamten trójkąt, no nie wiem, ja nie widziałem, nie czerpałem żadnych takich inspiracji, może gdzieś tam się znajdzie coś takiego, ale... A i w ogóle ten otwór dopasowałem sobie pod właśnie pod przycisk. Czyli jest proporcje są takie jak przy przycisku. W ogóle wczoraj w nocy jeszcze wpadł mi jeden pomysł. Jak tutaj pójdą, jak ja zabuduję, to będę chciał te przewody, one tutaj gdzieś pójdą, w jakąś rurkę włożyć, bo jakby coś się stało, to zawsze można będzie po prostu, żeby było w rurce ten przewód, dwa. Ten, żeby do góry, żeby jakby coś się stało, żebym mógł łatwo go po prostu sobie wyciągnąć, nie? Bo tutaj wiesz, ta konstrukcja, no zobacz, to jest takie, to wszystko metalowe, to tak łatwo nie będzie. Na razie to jest tak, widzisz, o, tymczasowo tak sobie zrobiłem, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A wszystko to buduję właśnie taką płytą kartonową, gipsową, gips karton, tylko właśnie muszę pociąć, to już będzie dosyć łatwe. Jest jeszcze jedna rzecz, o której powiem. Kasia robiła porządki gdzieś tam w miejscu, gdzie nie jest dostępne przez ostatnie chyba 15-20 lat był znaleziony ten taki taboret przy wodomierzach. I ten taboret przypomniał mi mojego tatę. Mianowicie musisz wiedzieć tak, że może to długo mi to wszystko schodzi, ale w pewien sposób ja się cieszę, że w zeszłym roku robiłem ściany, kładłem i tak dalej. Dlatego, że ja do tej pory byłem
Do tej pory byłem w takich sprawach po prostu lewy. I wiesz co, są czasami takie sytuacje, w ogóle tak jak teraz patrzę, jak osoba starsza, to mając te 15 lat żałuję, czy 10, 15, 20, żałuję, że jak tata robił dużo remontów tutaj w domu i robił sam, że mnie w to ani angażował. Ja siedziałem przy komputerze. I wtedy oczywiście było jakby to dla mnie fajne, nie? No bo wiesz, młodej osobie, jeżeli jesteś w tym wieku mniej więcej właśnie 13, 20 lat i masz podobną sytuację, że na przykład któryś z rodziców robi coś, a ty nie robisz, bo siedzisz przy komputerze, podejdź i poproś o pomoc, że możesz pomóc. I wiesz dlaczego? Dlatego, że później to się w życiu przyda. Dlatego ja też podziwiam wiele osób, które potrafią sobie, takie zwane złote rączki, które potrafią sobie poradzić. Ja tego nie miałem, teraz się dopiero uczę takich rzeczy. I to naprawdę, tak, są rzeczy drobne, które się przydają po prostu w życiu i które fajnie by było umieć. I czasami rodzice, wyręczając dzieci, tak naprawdę wydaje mi się, że szkodzą w przyszłości. Nie no, ale po co tyle wody tak ty? Troszkę mniej. Troszeczkę mniej. A ten taburet był tam. Tam są liczniki i tam w dole po prostu on sobie stał i czekał. No przynajmniej te... No tak, no na pewno 20 lat. Do mojego MacBooka kończy się przewód. Zobacz, tutaj jest ugięty. I zastanawiam się, czy może być USB-C jakiś inny. Czy oni mają jakiś specjalny. A jeżeli specjalny, to pewnie cena. Zobaczymy. Nie jest tak źle, 100 zł, metrowy, a dwumetrowy też 100 zł. Nie no, to oczywiście dwumetrowy wybiera. Ja już, o, tak bym zostawił, Milo. Chcesz zerknąć? O, ja widzę. Ty ale fajnie tak wyglądasz. Gdybyś był, jeżeli chcesz być oryginalny. No i nie ma to jak problemy, chcemy pojechać. Ale mam, czekam na to, że nie zrobiłem tego. Że mi nie styka dokładnie. No i o, odkręciłem śrubkę. Miło się mnie pyta, do czego ona jest. Ja mówię, nie wiem do końca jeszcze. No i słuchaj, tu jest taka dźwignia, żeby otworzyć maskę. I ja czuję, że ona jest po prostu luźno i nie mam jak się dostać do akumulatora. Otworzyło, udało mi się, ale wiem, że jak zamknę maskę, to drugi raz tutaj jest takie cięgno, takie linka, wiesz, Miłosz? Wiem. Jest po prostu linka, ją naciągasz. Ale czuję, że ona to bezwładnie chodzi. O, weź pokaż, zobacz. O, ona wy... A teraz ja chciałem to odkręcić. O, widzisz, pytałeś się, do czego jest to. Problem tak naprawdę dość z tym cięgnem. O, w ogóle, wiesz, tutaj, Milo, to tu się otwiera. I tutaj jest ta linka. I ją albo tam urwało, albo tutaj. A, nie wziąłem z domu WD-40, ale wziąłem taką metalową. A, z tego, z profilu, co robię remont teraz. Bo problem jest taki, że klema spada z akumulatora. I, o, gdzieś tu jest klema i postaram się powiększyć. I może i przykręcić, może to coś zadziała wtedy. Wiesz co zrobiłem? Po prostu powiększyłem jakby... No wiem, żeby się nie ruszało. Tak. Teraz będzie można zobaczyć? Słuchaj, no działa. Znaczy, nie, prawdopodobnie nie spadnie klema. Ale problem będzie jak spadnie. I wiesz co się stanie? Nie. I nie otworzymy maski. Tak. Zostajemy. Chyba, że po Piotrowie przyjedziemy i sprawdzimy najpierw. Nie? Kurde. No to tutaj ja na żywioł. Bez ryzyka nie ma za... No. Przynajmniej do szkoły no, nawet. Słuchaj, no nie. Nie spadnie, dobra. Ewentualnie odkręcę i drugą blaszkę wstawię. Ale czekaj, bo musi najpierw odpalić samochód. Właśnie. Poczekaj, zostanę tutaj. No niestety próbowałem odpalić. O nie no, chyba akumulator. Nie no, masakra. 100 000 złotych.
przyszedłem do marketu, no i jest taki, który będzie pasować, ale cena jest 415 zł. Natomiast w internecie znalazłem za 230, 240, no 260. Nie, no to jest kolosalna różnica. No i słuchaj, jesteśmy w Warszawie. Tutaj byłem w sklepie, ale nie mieli tego przewodu do Maca. Chciałem kupić, ale byłem w Biedronce, żeby kupić jakieś rzeczy Miłoszowi. Przyjechaliśmy, pożyczyłem od Kasi samochód, bo Miłoszowi zależało mocno, żeby przyjechać, dlatego że spotkał się, czy tam umawiał się ze znajomymi, że przyjedzie i tak dalej. Trochę późno jesteśmy, no ale dobra, jakoś trudno. Ale słuchaj, miałem problem, żeby kupić te jakieś bezmięsne jedzenia dla Miłosza, więc są jakieś pieczywo bardziej, bułki i owoce i najwyżej tam mu przygotuję, umyję i niech sobie zajada. A co chciałem powiedzieć? Aha, wiem, dobrze, rozmawialiśmy z Miłoszem podczas drogi i rozmawialiśmy dużo na temat tego YouTube'a i wiesz co, to co pamiętam, to zastanawiał się, Miłosz się zastanawiał, tak jak pewnie widzowie się zastanawiają, albo wiedzą, jak żyją YouTuberzy, jak to wygląda, powiedzmy, życie, to Miłosz się zastanawia, jak żyją normalni ludzie, tak? Normalne dzieci, nastolatkowie, czy mają tak samo jak on, czy jakby swobodniej żyją, jak to wygląda. Jak jechaliśmy, to Miłosz mi jeszcze przekazał taką dosyć ważną informację, mianowicie to, że on zauważył, że największe postępy to w pierwszych 3 godzinach osiąga, że później to jest takie, jeździ, ale już go pięty bolą, inne rzeczy i już tych efektów takich nie ma. Także te pierwsze 3 godziny, mówi nawet na te 3-4 godziny, żeby przyjechać. Przynajmniej tak mnie zachęcał, nie? Żeby jeszcze dzisiaj przyjechać.